Lois Lane, na żywo z ulic Metropolis. Ziemskie łotry wyciągają do herosów pomocną dłoń i moce. Miejmy więc nadzieję, że ich złośliwe i niszczycielskie nawyki ostatecznie nie utrudnią lidze pościgu za Darksidem. Jeżeli uda mu się zdobyć i wykorzystać równanie, będzie to koniec dla Ziemi, a pewnie i całego wszechświata. Świat wstrzymał oddech w oczekiwaniu. I koniec, Lois. Hej, jeśli to jest naprawdę koniec świata, to myślisz, że Perry da mi podwyżkę chociaż na ten tydzień apokalipsy? Spróbuj, Jimmy. Nic nie stracisz. Już kto tam siedział? Okej, co teraz? Użyję tego, odwrócę przepływ energii i odeślę apokalips, jak już odzyskamy dzieciaka. Lex, czy ja widzę uczucia? Musimy działać szybko, zanim Darkseid dostanie czego chce. Trzeba się rozdzielić. Nie ma sensu szukać grupą w jednym miejscu. Kto znajdzie świeżynkę, dostanie landrynkę. Przepraszam, taki nawyk. Coś w tym jest. Tak czy inaczej, mamy trzy grupy. No to chyba trafiliśmy. Ups. No tak, no beton pije soczek. Wygrywamy landrynkę! Świeżyno! Już wkrótce zdobędziemy ostatni fragment równania, mój panie. Rozlałeś mi napój. Doskonale. Wówczas posiądę moc najniezwyklejszą. Ziemianie nas atakują. Niech próbują. Nie zatrzymają mnie. Tak sądzisz? Chyba się nie znamy. Desadzie, cóż to za robal? Jestem Lex Luthor, najwspanialszy zbrodniczy umysł tej i całej reszty Ziemi. A wy macie coś dla mnie ważnego. Cały ten wszechświat będzie mój. Musimy odbić świeżynę. Jesteśmy w samą porę. Nasza tajemnicza pomoc jest w komorze przed nami. Musimy to jakoś dezaktywować, ale łatwo na pewno nie będzie. O, najprawdziwsza prawda. Nie będzie łatwo. Wręcz przeciwnie. Zapoznajcie się z moim nowym wynalazkiem. Czymkolwiek jest ten nowy wynalazek. Tak czy inaczej, tutaj jest troszeczkę klocków do zdobycia. Więc... nim cokolwiek tutaj zaczniemy działać... Nie, miałem nadzieję uniknąć parademon. Ale trudno. Czy możemy temu jakoś przydzwonić? Chyba nie. Oj. Jedny zielony latarnik. Co my tu mamy zrobić? Co? Aha. Jak to możliwe? O rany! Strzelawce strzelanka zabrakło, szefie! Teraz nasza kolej! Nie! To wykluczone! Jeju, ależ się wkurzył przez taką jedną małą zabawkę. Chodźcie, zobaczymy, czy da się z niej zrobić coś przydatnego. Oby! Rakieta. No tak, Lex ma promień. Skorzystajmy z niego. Zajmę się tym z najwyższą łatwością. 3, 2, 1. Łupnęło aż miło.
Dobra, jesteśmy na górze. Tu ponownie mamy kilka rzeczy do rozwalenia. Także drobny pożar do ugaszenia. Mnóstwo klocków. Niech ktoś inny się tym zajmie. Nie chcę, żeby trop nam wystygł. A może... Ups, zepsułem fragment posągu. To rozwalę go do końca. Ta, dokładnie. O proszę, proszę. Co my tu mamy? No. Coś znalazłem. Ty znalazłeś. Nie wymaga podatku i co? Dobre, dobre, dobre. To mi się podobało. Wybaczam ci. Mamy super zielony magnes. Kontra mniej super zielone drzwi. Zmieńmy się jednak w kogoś, kto potrafi walczyć troszeczkę konkretniej niż Joker. Co my tu mamy? Jakieś wielkie akwarium. Dystrybutor z napojami. Nigdzie się nie wybieracie, niegodne kreatury! Nic nie stanie na drodze nowemu, prawowitemu władcy kosmosu! I znowu to samo. Cudowne wieści! Będziecie pierwszymi głupcami, na których przetestuję prototyp jeszcze potężniejszej broni! No nie gadaj. A, ale nie fart. Może jest potężniejsza, ale idę o zakład, że nie niezniszczalna. Zaraz znajdziemy jakąś słabość do wykorzystania. No usiądź gdzieś. Dobra, stracił pole siłowe. Tu jest ten śmieszny dżins do pociągnięcia. Nie! Nie! Ale ja... To nie może być prawda! Znowu przegrywasz! Te twoje wynalazki to największe żarty, jakie widziałem! Wy! Zapłacicie mi za to! Musimy go dopaść, zanim znowu uderzy! Zbierzmy klocuszki. Użyjmy tutaj tego komputera. Tak pozwolę sobie wrócić do zielonej latarni. Dobra, Frost. Czyżbym nie mógł rozwalić tego posągu? No troszkę mnie to smuci. Ale racja, nie mogę. Co nie zmienia faktu? Czy mogę ugasić ten płomyk? Co my tu mamy? Problem w tym, że nic. No tak, tu potrzebujemy Jokera. Jego wybuchowego żelu. Znowu jakaś pokraczna gwiazdka. Kto cię uczył te gwiazdki rysować?
co my tu mamy tym razem? Przez chwilę myślałem, że złożyliśmy bałwana i dźwignię, ale okazało się, że to jednak sama dźwignia. Dobra, mamy Darkseida, posąg w sensie, i jego słaby punkt, czyli tyłek. Nic tu więcej zrobić nie możemy, ale możemy zbudować podest. Z tego co widzę, będzie to podest dla zielonej latarni. No dobra, Hal. Pokaż, co potrafisz. Kołatka. Puk, puk, puk. Idź precz! Idź precz! Wow, jest zaskakująco szybki. Zobaczmy, czy stąd da się uwolnić tę naszą ofiarę. Zróbmy tutaj małą rozróbę. Klocki się same nie zbiorą. Dobra, odcięliśmy drugie zasilanie. Także świeżyna powinien być już na wolności. Raz jeszcze mnie zawodzisz, Dessadzie. Potem się tobą zajmę. Na razie czeka sprawa nieproszonych gości. To dalej, Darkseid! Może być tylko jeden prawdziwy mistrz zbrodni! Nie inaczej, panie Luthor. Nie inaczej. Czas zwycięstwa już prawie nadszedł. Rozważałem wobec was absolutne minimum łaski, lecz zmieniam zdanie. Nie będę się dłużej powstrzymywał. Powstrzymywał, powiadasz? Oj! Niby wciskałem, a jednak nie. Ja mam wrażenie, że bezpośrednie ataki niewiele cwaniakowi zrobią. No ja też tak. Musimy zbudować coś, co wyłączy to jego oprzyrządowanie. No i co? No zbudowałem. No i co? A, tu jest... Tu jest guzik! Co? Ależ co to ma znaczyć? Teraz, dopóki się nie pozbierał! Kurczę, Darkseid z tym swoim laserowym wzrokiem. W miarę bezpiecznie. Czy sądziliście, że tego nie przewidzę? Darkseid kpij sobie z potknięć. Czekam na sugestie, panie latarniu. Może zdołam stworzyć konstrukt, którym go powalimy, ale najpierw muszę skupić energię swojej latarni. Sugestie mówię, a nie jakieś głupie głupoty. Cokolwiek tam wymyśliłeś, po prostu to zrób! Dość, Gierek! To już wasz koniec. No to mamy minigana. Nie, nie można pokonać. Darkseid pokonany! Fragment. Tak, tak. Oczywiście, to takie proste. Teraz wszystko rozumiem. On je ma! Cały wszechświat skupiony. Ja to i tak nie miałem planów. Latarnia, zamiast patrzeć, łap świeżaka. No to powodzenia. I zniknął. Dlaczego my w ogóle mu ufamy? Może i nie lubię bohaterów i ich mocy, ale czasem się przydają.
Nigdy nie lekceważcie Lexa Luthora. Żałosne robaki. Harley, załatwcie ich. No, jak Jacek mówi, czas pokazać temu kosmicznemu twardzielowi, czym jest zło. Teraz już po was. Równanie antyżycia wreszcie jest moje. Moje. Trzymaj lepiej kamienną twarz! Jeszcze nie wygrałeś! I nie ma szans, że ci na to pozwoli. Tak! Tak! Chodźcie, nie ma szans! Parademony. On zabija nas jednym spojrzeniem! Zniszczcie głupców, którzy śmią stać mu na drodze! No dobra. Potrzeba wam dalszych dowodów? Wszyscy padną przed Darkseidem. Za długo się tutaj nie utrzymamy. Te jego ataki prędzej czy później nas dosięgną. A może pokonamy go jego własną bronią? I jakby tak zmusić go do wycelowania w jakieś rzeczy, to może zniszczyć coś, co nam się przyda. To nie będzie łatwe. Muszę słuchać Groda! Słuchać go! Desad, głupcze! Co ty wyrabiasz? Czemu ja to zrobiłem? Dobra robota. Może zdołamy wykorzystać części statku, żeby zbudować... Czemu to brzmi jak marny pomysł? Wiesz, akurat nie do końca cię... Cóż to jest za niepojęta ofensywa? Lejemy po japie! Moja potęga wciąż rośnie, czuję to. Dobra. Nie zatrzymujmy się! Może jego własne ataki go pokonają! Jeśli czymś mamy nad nim przewagę, to w prędkości! Drugiej grupy. Jesteście pierwszymi z wielu, którzy mi ulegną. Schowajmy się tu, niech on w to strzeli. Otóż to. Jest, szlakana. Czas stawić czoło tak zwanemu zagrożeniu. A, przesławny Ted Adam. Przybywasz rzucić mi wyzwanie? Nie, przybywam cię pokonać. A, to mocno wątpliwe. A masz! A i ci to nam załatwił w czasie kopania. Tutaj możemy się do czegoś doczłapać, że się tak wyrażę. Jakieś elementy nowe. Tylko, że przez ten jego super wzrok my strasznie szybko tracimy klocki. Darkseid jest naprawdę potężny. Jeśli jednak połączymy siły, może zdołamy go powstrzymać. Okej, to do roboty. Załadujmy to. Dobra. Musimy coś uzbierać najprawdopodobniej. Albo po prostu biec przed siebie. No to daj. Zobaczymy! Ty irytujące małe! Ależ tego pożałujesz! Dobra, ekipa numer 3. Człowiek, beton i cała reszta. Mamy tutaj trochę klocków. Tylko co mamy z nich zrobić? A więc o, proszę. Jest Darkseidzie. Teraz nareszcie pokażę ci prawdziwą potęgę. Potęgę strachu. Pojawił się również Sinestro. Moc blednie przy sile równania, Sinestro.
Latarnie i tak nigdy mi nie dorównywały. Dlaczego teraz miałoby być niby inaczej? Im większa moc, tym większa obawa przed jej utratą, Darkseidzie. Zobacz! Robi się tu trochę nerwowo, nie? Sinestro, to co mówiłeś o strachu. Może istnieje sposób, żeby zwrócić moc Darkseida przeciw niemu? Zawsze istnieje sposób. Jeśli skupię energię pierścienia, stworzę coś, co odwróci jego uwagę. Dobra, przyciągnijmy to. Tu możemy coś wybudować. Mamy jakąś część wirnika. O, proszę. No tak, świeżyna przecież potrafi korzystać z ataków elektrycznych. Także naładujmy to. Hops. Aha, potrzebujemy tu Batmana. No dobra. Pyk. Prosto w czerem. Aż mu brewka odpadła. Przestańcie, głupcy! Udało się! Chyba naprawdę mamy szansę. Nie przestawajmy atakować. Musi tu być jeszcze coś, czego można użyć. Gin, parademonie! Dobra, śmigamy w lewo. Co my tu mamy? Sterta klocków. No nie wiem, czy uda nam się złożyć tutaj. Ajajajajaj, super złoczyńce. Chyba niekoniecznie. Użyjmy telekinezy. No gdzieś ten... Jeszcze raz. Batman wskakuje do góry. Po raz kolejny używamy batarangu. Tu powinno pojawić się chyba drugie działo. Tak jest. Wskakujemy. I ognia! Prosto w ten parchaty łeb. Całe równanie. Znam tajemnicę wszechrzeczy. Nie do końca. Nasz najnowszy dodatek nie jest z tego świata. Co? Świeżyna pojawiła się zaraz przed syndykatem zbrodni, co pozwala mi sądzić, że pochodzi jednak z Ziemi 3. A kiedy wchłonęła moc pudełka, odmieniła ją ze względu na to obce pochodzenie. No, dobrymi? Skąd to wiesz? Największy detektyw świata. Moje parademony. Co za okropne zepsucie. Nie,
Muszę się oprzeć pokusie uśmiechu. Co ze mną nie tak? Przecież to piękne. Hej, mogę z wami? A mogę nadal dowodzić? Będą pączki co piątek. Kocham pączki. Ja chcę kotka. No, to niespodzianka. Może nie potrwać długo, no ale zobaczymy. Może zostaniecie na herbatkę. Zbieramy się. Luthor, jesteś tam? Darkseid zneutralizowany. Zabierz nas do domu, a te planety gdzieś na drugi koniec galaktyki. Teoretycznie mógłbym. Luthor? Ale widzisz, Supermanie, skoro mam was już w jednym miejscu, ponownie posiadam możliwość pozbycia się wszystkich zaledwie jednym przyciskiem. O nie! Znowu to! Luthor! Nie! No nie, on to zrobił! Darkseid, czyli ciemniak. Poziom kończony, tryb gry swobodnej odblokowany. Kto wpadł na pomysł, żeby jednak wierzyć Luthorowi? No kto, ja się pytam. Jeden element. No dobra, nie jest źle. Z tego co pamiętam, to czerwonego klocka brak, graffiti brak. No, czyli wciąż dostajemy jeden złoty klocek. Tak jest. Postacie. Kogo my tu mamy do odblokowania? Najprawdopodobniej Darkseida. Tak jest. Desada. Aha, jest jeszcze trzecia opcja. Ale jej niestety póki co nie posiadamy. Oj, się narobiło. Mieszkańcy Ziemi, Metropolis. Ja, Lex Luthor, uwolniłem was od Darkseida i Planety Ognia. W ramach zapłaty za usługi jako obrońca Ziemi pragnę zaledwie tytułu, powiedzmy, Imperatora. O, chyba muszę przypomnieć, że waszych bohaterów już nie ma. Przegapiłem, że Pepe zbudowała. O, dzień dobry. Właśnie opowiadałem wszystkim o waszym chwalebnym poświęceniu. Nie, wcale nie. Macie zamiar się opierać? Chcesz mnie aresztować? Cóż, zbiegłeś z więzienia, czyż nie? A co ze świeżyną? Świeżynie właściwie zawdzięczamy ocalenie świata, a nie wyrzucenie nas pół galaktyki dalej na pastwę losu. Ale i udział w działaniach przestępczych. Spory. I to tyle? Naprawdę uważasz, że to najlepszy wybór, Batmanie? Musimy podjąć lepszą decyzję. Możesz do nas dołączyć i walczyć o lepsze jutro. Albo możesz też... Tak, dołączyć do nas i dobrze się bawić. Czy wy to widzicie? W tym momencie możemy dokonać wyboru. Dołączyć do bohaterów? Dołączyć do złoczyńców? Bohaterowie? Złoczyńcy. Bohaterowie? Złoczyńcy. Wybierzcie. Los Człowieka Betona zostawiam w waszych rękach. To może być bardzo interesujące.